Vice City, tajemnice i ciekawostki. Odcinek trzeci. Opracowanie i montaż, Wiliek Stream. Witam w następnym odcinku najbardziej zajebistego przewodnika po Vice City. Dziś zobaczymy rekina i wielkiego żółwia. Potem dowiecie się, jak jechać na skuterze nie spadając z niego. Następnie będziemy świadkami najbardziej ognistego skoku świata. Na koniec dowiemy się, jak wykonać onic stand jumps 3 i 4. Za chwilę zobaczymy rekina pływającego po wodach Vice City. Nie jest on trudny do znalezienia, można go spotkać w każdym miejscu. Już go mamy. Mam nadzieję, że mnie nie zje. Teraz pora na żółwia. Jest on bardzo trudny do znalezienia. Najczęściej można go spotkać w okolicach studia filmowego. Ja sam widziałem go tylko raz. Niestety, kiedy szukałem go na potrzeby poradnika, proba ta się nie powiodła, dlatego pokazuję wam filmik nakręcony przez innego gracza. Największą wadą skutera jest możliwość spadnięcia z niego. Jest jednak sposób, by jechać na skuterze i mieć 100% szansę na to, że się nie spadnie. Oto on. Nie martw się, jeśli ci się od razu nie uda. Na początek potrzebny nam jest skuter. Teraz jedziemy zmienić ubranie o Rafaela. Zatrzymujemy się na ikonce zmiany ubrania. Teraz zsiadamy ze skutera i zaraz klikamy Enter, aby ponownie wsiąść. Stoimy teraz przebrani na skuterze. Na początku może to być trudne. Aby jechać do przodu, klikamy strzałkę w przód i Shift, a aby jechać do tyłu, klikamy strzałkę w tył i spację. Teraz nieważne co byśmy robili, nie spadniemy ze skutera. Aby go wykonać, należy mieć bardzo podniszczony motor, prawie płonący. Teraz znajdujemy miejsce do skoku. Bierzemy rozpęd i tuż przed skokiem musimy lekko zahaczyć o coś. Motor będzie już wtedy na tyle zniszczony, że zacznie się palić podczas skoku. Na koniec zobaczycie, jak wykonać onic stand jumps 3 i 4. Na dzisiaj już koniec, nie przegapcie następnego odcinka. Zara dowiecie się, co w nim będzie. Nara. Już w następnym odcinku odkryjemy dwa mroczne sekrety Vice City, czyli topielca w wodzie oraz tajemnicę apartamentu 3C. Nie przegapcie. Później spróbujemy dowiedzieć się, co oznacza zagadkowe ustawienie świateł w oknach na jednym z hoteli. Jako bonus zobaczymy, jak wykonać onic stand jumps 5 i 6.